dyskusja na temat konieczności powstania breast unitów, a więc takich ośrodków, gdzie kobieta i zagrożona nowotworem, i chora na nowotwór piersi może być poddana kompleksowej opiece. Miały być podjęte decyzje, w jakim teraz jesteśmy, na jakim teraz jesteśmy etapie? No tego to niestety nie wiem. No jesteśmy na takim etapie, że Światowa Organizacja Senologiczna ma opracowany program akredytacji ośrodków i ten program w Polsce o tyle działa, że jeden ośrodek w zachodniopomorskim Centrum Onkologii jest akredytowanych, a około 8 stara się, na różnych etapach się znajdują, o uzyskanie takiej akredytacji. Natomiast rozporządzenie NFZ, które było przygotowywane, które zawierało istotne elementy dotyczące organizacji zgodnie z tymi wymogami akredytacyjnymi, nie ukazało się. Nie ma, więc ani dlaczego się nie ukazało, ani kiedy się ukaże, tego nie wiemy. Natomiast o tyle problem jest dziwny, że Parlament Europejski zalecił krajom członkowskim tworzenie takiego systemu. Odpowiednie instytucje Komisji Europejskiej przygotowują taki program dla krajów członkowskich tworzenia takich ośrodków. W wielu krajach, na przykład w Niemczech, szpital nie dostanie zwrotu pieniędzy za leczenie, jeżeli nie ma akredytacji. Tam w Niemczech jest krajowy, rządowy ośrodek, który zajmuje się udzielaniem takich akredytacji. Po co to wszystko jest robione? Jest robione po to, żeby dostępna wiedza została zastosowana w optymalny sposób u konkretnej osoby, która ma konkretne swoje różne cechy, chorej na nowotwór, który też ma pewne konkretne cechy, żeby uzyskać synergizm wynikający z kojarzenia wiedzy, umiejętności i techniki, którą posługują się lekarze i diagności, i lekarze, którzy leczą, związani z różnymi dziedzinami medycyny. I to jest to, czym taki ośrodek się charakteryzuje. To trzeba mocno podkreślić, że on powinien zajmować się wszystkimi osobami, które się tam zgłoszą, niezależnie od tego, czy podejrzewają sobie nowotwór, czy są chore na nowotwór, niezależnie od stopnia zaawansowania tego nowotworu, i powinien tak długo się tymi chorymi opiekować, jak długo te osoby chcą tam pod tą opieką być. I decyzje różne węzłowe, takie strategiczne o sposobie leczenia, powinny zapadać kolegialnie, powinny się odbywać różnego rodzaju zebrania zespołów interdyscyplinarnych, różnego rodzaju panele, które doprowadzają do podjęcia takich, wypracowania takich decyzji, ale co więcej, taki ośrodek powinien swoje wyniki leczenia monitorować i konfrontować z wynikami leczenia osiąganymi w innych podobnych instytucjach, żeby doskonalić swoje procedury, swoje konfrontować swoje wyniki z innymi, gdyż jedynie to zapewnia doskonalenie, bo działanie w oderwaniu tutaj nie jest niczym dobrym. Mam nadzieję, że ten problem w Polsce nie został ostatecznie pogrzebany, że nawróci. Czy to także miejsce, gdzie znajdą opiekę pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi? Bo tak jak powiedziano, tutaj wzrosła dwukrotnie w ostatnich latach liczba kobiet chorych na raka piersi, kobiet do 49 roku życia, ale też wzrasta liczba kobiet młodych, które mają zaawansowanego raka piersi. I tutaj to leczenie skuteczne, innowacyjne, jest szczególnie ważne, żeby one nie wypadały z ról społecznych. To jest tak, zaawansowany rak piersi, pod tym się rozumie chorobę, której występują przerzuty, które występują ogniska poza piersią, w innych narządach. I teraz tak, te osoby mogą być skutecznie leczone i życie im można wydłużać. Wiele z tych osób żyje 3 lata i więcej od momentu rozpoznania i na ich przeżycie bardzo duży wpływ mają nowe leki, innowacyjne leki, które tragedia w Polsce polega na tym, że są zarejestrowane w Unii Europejskiej, natomiast są nierefundowane lub ich refundacje następują z ogromnym opóźnieniem w stosunku do tego, co dzieje się w innych krajach, co dzieje się na bieżąco. To jest tragedia dla tych osób, bo współcześnie obieg informacji jest taki, że chorzy i ich rodziny doskonale wiedzą o różnych rzeczach, zanim się w ogóle doktora spytają. Doktor też wie, bo często brał udział w badaniach klinicznych dedykowanych tym lekom, a nie może ich zastosować. Barierą jest refundacja. Czyli następuje, powinien się zmienić radykalnie i natychmiast. Zresztą ten rozdziew pomiędzy wiedzą a dostępnością jest w Polsce zdecydowanie zbyt duży.
I zdecydowanie można powiedzieć, że zbyt wiele osób w Polsce umiera, bo na czas nie zastosowano u nich różnych leków, które no, mogłyby ich los odmienić. Czy jakieś są ze strony Ministerstwa Zdrowia no, jakiś przebłysk nadziei w tej kwestii, o której pan profesor mówi? No bez nadziei to byśmy w ogóle nie żyli, tym się nie zajmowali, więc przebłyski są, natomiast żeby one się przekuły w realne decyzje realne, no, refundujące jakąś metodę leczenia, no bo bez tego to ona dla ludzi no, nie istnieje w realnym życiu.